gdy wrócisz do rodzinnych stron. Kochani widzowie, witamy się z wami po 3-miesięcznej przerwie tym zapomnianym kawałkiem sprzed lat. Jest to jeden z niewielu nagrań, jaki pozostawił po sobie bohater dzisiejszej opowieści. Zdaniem wielu entuzjastów muzyki polskiej tamtego okresu, najwybitniejszy polski, najlepszy polski wokalista jazzowy, rock'n'rollowy, groszykowy lat 60. Przy całym swoim wielkim talencie pozostawił po sobie nadal skromny repertuar, nadal skromny zbiór nagrań. Dziś wydaje się praktycznie zapomniany. Zapraszamy was na opowieść o Marku Tarnowskim. Pierwszy raz nie możemy porozmawiać z bohaterem odcinka. Marek odszedł od nas 15 stycznia 2008 roku. Już blisko 10 lat nie ma go z nami. Dlatego, żeby opowiedzieć coś o nim, skontaktowałem się z wieloma jego przyjaciółmi, z wieloma muzykami, z którymi kiedyś występował, kiedyś śpiewał. Wielką pomoc okazał przyjaciel Marka, pan Wiesław Wilczkowiak. Pan Wiesław urodził się w Milanówku, ale jego serce należy do Gdyni, miasta, w którym mieszka od wielu, wielu lat. Interesuje się muzyką, polską muzyką lat 60. Wyjątkowo ceni sobie dokonania Marka Tarnowskiego, którego był przyjacielem aż do ostatnich chwil, a także Krzysztofa Klęczona. Współzałożył stowarzyszenie imienia Krzysztofa Klęczona w Gdyni, które działa już od wielu lat. Wspominając Marka, nie sposób nie wspomnieć o atmosferze tamtych czasów. Koniec lat 50., o scenie Trójmiasta, o zespole Rhythm & Blues, o którym będę dzisiaj dużo opowiadać. Pierwszym, oficjalnie pierwszym, nieoficjalnie nie pierwszym, polskim zespole rock'n'rollowym, w którym Marek śpiewał. Muzyka Marka w wykonaniu zespołu Rhythm Blues w latach 60. była powiewem Zachodu. Było to coś, co na nas, młodych w tamtym czasie, kilkunastoletnich chłopców, ogromnie fascynowało. Dotąd z wielkim zainteresowaniem śledziliśmy muzykę płynącą z Radia Luksemburg czy pirackich stacji, takich jak na przykład Radio Nord, Radio Karolina. I nagle pojawia się w Gdyni zespół, który przekazuje nam taką samą muzykę. Wchodzimy z kolegami pod klub Piccolo przy ulicy Świętojańskiej w Gdyni, gdzie przez otwarte od strony sceny okno dochodzą do nas dźwięki zagranicznych piosenek w wykonaniu nowo powstałego zespołu Rhythm Blues. No, to było coś super. Na koncertach zespołu fruwają marynarki, publiczność szaleje. W dużej mierze ten wybuch szału na widowni był spowodowany żelazną kurtyną, jaka nas odgradzała od Zachodu. To była nowość i no, taki zakazany owoc. Śmiało można stwierdzić, że polski rock'n'roll powstał w Trójmieście w drugiej połowie lat 50. Kolebką tego stylu muzycznego, kolebką rock'n'rolla była z całą pewnością Gdynia. Nie było to przypadkowe. Ze względu na charakter portowy tego miasta można było mieć nieco lepszy dostęp do płyt niż w innych miejscach. Marynarze przywozili te płyty. W Gdyni dało się usłyszeć rock and roll. W takich klubach jak klub Piccolo na ulicy Świętojańskiej, klub Fregata czy elitarny Interclub można było usłyszeć na cyklicznych koncertach rock and roll. Ponoć do Piccolo często przyjeżdżał z Poznania Krzysztof Komeda, a zespół Rafała Kidonia grał tam dosyć często, najprawdziwszy żywiołowy rock and roll. Ta rewolucja muzyczna, ta rewolucja kulturowa nie byłaby możliwa bez osoby Franciszka Walickiego. Redaktor Walicki, dziennikarz Głosu Wybrzeża, miał zmysł, który nieraz ratował polską muzykę, który pozwala mu przewidzieć najnowsze trendy, co będzie za rok, co będzie za dwa lata. Był on
pomysłodawcą, współtwórcą rewolucyjnego festiwalu jazzowego w Sopocie, którego pierwsza edycja była w 1956 roku. Podczas drugiej edycji tego festiwalu wystąpił Big Bill Ramsey. Zdaniem niektórych Big Bill Ramsey, zdaniem niektórych ortodoksyjnych fanów jazzu, był możliwie pomyłką programową na tym festiwalu, ponieważ Big Bill zaczął swój występ od Kaledonii, utworu, który zaśpiewał, zagrał w stylu mocno rock'n'rollowym, na takiej fajnej bluesowej kanwie. Możecie teraz usłyszeć z płyty CD wydanej przed 10 laty, jak wielki entuzjazm wywołała właśnie ta wersja Kaledonii, zaśpiewana przez Billa Ramseya równe 60 lat temu. Kaledonia. Obserwował redaktor walizki, także Bogusław Grzyb, czyli Leszek Bogdanowicz, późniejszy gitarzysta Rhythm & Blues, i Bogusław Wyrobek, gitarzysta i wokalista niedługo otworzonego później zespołu Rhythm & Blues. To była rewolucja. Franciszek Walizki po latach wspominał, że kiedy zobaczył Billa Ramseya grającego Kaledonię, poczuł, że jazz tradycyjny jest mętną papką, a przyszłość należy do nowego stylu muzycznego, który musi być grany w Polsce. Redaktor Walicki jako przewodniczący gdańskiego jazz clubu starł się trochę ze swoimi ortodoksyjnymi kolegami, ale miał jakąś siłę przekonywania. Już w jego głowie pojawiła się myśl, żeby założyć taki zespół. Na tej samej edycji festiwalu za Porem Zeju wystąpił zespół pod nazwą Modern Jazz Sextet, w którym grał trzon Rhythm & Bluesa, zespołu utworzonego niedługo potem. Edward Malicki na perkusji, także wirtuoz ksylofonu, Leon Szymański, basista obdarzony słuchem absolutnym, który pomagał wtedy i potem w aranżacji utworów, i wspomniany wcześniej gitarzysta Bogusław Grzyb, który imponował wszystkim swoją gitarą elektryczną czeską, troszkę zmienioną Graciozą 2. To nagranie z tamtego okresu. Był to tak naprawdę zespół estradowy gdyńskiej marynarki wojennej. W miarę dobrze czuli się w repertuarze jazzowym, ale wyraźnie poszukiwali czegoś innego. Dlatego, gdy zauważył ich Franciszek Walicki podczas prób na gdyńskim Oksywiu w sali marynarki wojennej, zaproponował granie zupełnie innej muzyki, na którą ochoczo muzycy się zdecydowali. Był to rock and roll. Skład powoli wiążącej się grupy uzupełnili także saksofonista tenorowy Jan Kirsznik, grający na instrumencie ze świetną intonacją, a także utalentowany pianista Andrzej Słocki. Brakowało ciągle frontmenów, brakowało ciągle wokalistów. Franciszek Walicki w 1958 roku w klubie Rudy Kot w Gdańsku zorganizował nieoficjalne przesłuchanie, które miało wyłonić przyszłych frontmenów grupy.
Jedyną osobą, która, jedynym muzykiem, który mu się spodobał wtedy, był licealista Wojciech Zieliński. Wojciech Zieliński to właśnie Marek Tarnowski. Marek przyszedł na to przesłuchanie wraz z kolegą ze szkolnej ławki, Jurkiem Kosselą, i tam wykonali parę swoich utworów. Wcześniej działali w zespole, amatorskim zespole pod nazwą Izio Kopołuch, ale o tym zespole opowie wam już pan Wiesław Wilczkowiak. Wojtek swoją pasję do muzyki odziedziczył po swojej mamie, która podobnie jak Wojtek posiadała słuch absolutny. W roku 1947 bodajże matka Wojtka została kierowniczką przedszkola muzycznego w Gdyni na ulicy 3 Maja i do tego właśnie przedszkola uczęszczał również Wojtek. Tam stawiał swoje pierwsze muzyczne kroki. Marek Tarnowski w rzeczywistości nazywał się Wojciech Zieliński. Z racji swojego młodego wieku, bo miał wówczas 17 lat, jako uczeń drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni, nie mógł występować pod własnym nazwiskiem. Imię Marek wziął po swoim bracie, który miał na imię Marek, natomiast Tarnowski jest od miejscowości Tarnów, gdzie Marek spędził dzieciństwo. W lutym 1959 roku już z kolejnym wokalistą, było ich dwóch, był Marek Tarnowski, kolejny wokalista, bardzo talentowany interpretator utworów Presleya i Pola Anki, Bogusław Wyrobek, zespół przyjął oficjalną nazwę Rhythm & Blues. Trzeba przyznać, że nazwa troszkę myląca. Zespół rock'n'rollowy nie mógł nazywać się niestety rock'n'roll, dlatego że ta nazwa była w zasadzie na indeksie, była na cenzurowanym. Rhythm & Blues miało troszeczkę zmylić, miała być nazwą taką, którą można zespół jakoś przepchnąć. Bogusław Wyrobek w wywiadach po latach podkreślał, że dla niego ta nazwa miała sens, ponieważ redaktor Walicki proponował, żeby grać utwory żywe, czyli rhythm, i przepadać się utworami bluesowymi, wolnymi, spokojnymi, czyli blues. Pierwszy koncert, data niezwykle ważna, taka data, którą powinien znać każdy fan tamtej muzyki, muzyki polskiej, 24 marca 1959 roku. To data historyczna, to data pierwszego koncertu Rhythm & Blues. Lokalizacja, klub Rudy Kot w Gdańsku na ulicy Garncarskiej 18. Nieprzypadkowa lokalizacja, był to klub gdańskiego jazz klubu. O godzinie 19 w małej sali, na która mogła pomieścić 70 do 100 osób, na scenę wyszedł antrapanur Franciszek Walicki i w swoim charakterystycznym stylu i z wielkim zmysłem opowiadał o tym, jak muzyka zespołu, który zaraz publiczność usłyszy, jest zapowiedzią wielkiej rewolucji, zapowiedzią zmian stylu muzycznego, który będzie dominował przez kilka najbliższych lat. Redaktor Walicki oczywiście się nie pomylił. Po jego krótkim wystąpieniu udało się usłyszeć dźwięk saksofonu. Zespół zaczął grać halejowskie rock-a-beating boogie. O koncercie tym krążą legendy. Był w zasadzie grany unplugged. Jedynym zelektryfikowanym instrumentem był instrument wspomniany już Leszka Bogdanowicza, czyli jego gitara. Wzmacniacz samoróbka z wyjętym głośnikiem z radioodbiornika marki Dniepr o przerażającej mocy, śmieję się, przerażającej mocy 15 W. Nazajutrz gazety pisały o ogłuszającym brzmieniu całego zespołu, a to przecież nie mogła być prawda. O wiele żywiej, o wiele głośniej reagowała publiczność, doprowadzona wręcz do ekstazy. Sala była pełna. W książce Dariusza Michalskiego można przeczytać, jakie utwory tamtego dnia wykonał zespół Rhythm & Blues. Kolejno Rock Everybody, czyli Rock a Beating Boogie, Rock Around the Clock, nazywaną przez rektora Walickiego Marsylianką rock'n'rolla,
Haksarok obie piosenki śpiewał Wyrobek, instrumentalny Night Boogie, All of Me, Stormy Weather pod polskim tytułem Wyjdę w deszcz, melodie Hula Hoop Boogie, Ten Little Indians i wiązanki piosenek kowbojskich, tu akurat śpiewał Tarnowski, Love Me, First in Line, śpiewany przez Bogusława Wyrobka, instrumentalne Crazy Boogie, Baby I Don't Care i Dianę, Wyrobek, oczywiście śpiewa te utwory, instrumentalne Drum and Boogie, Mambo Rock śpiewany przez Bogusława Wyrobka, Elevator Rock i When the Saints Play Rock and Roll śpiewane przez Marka Tarnowskiego, instrumentalne Perdido, Jazz House Rock śpiewane przez Wyrobka oraz powtórnie na bis Rock Everybody i Rock a Beating Boogie jeszcze raz śpiewane przez cały zespół. Oto ta książka. Zespołu, który wtedy wystąpił przed publicznością zgromadzoną w klubie Rudy Kot, żyje tylko saksofonista Jan Kirschnik. Przed zespołem Rhythm & Blues szykowała się stała, świetlana przyszłość. Zespół nagrać płytę długogrającą. Wkrótce skład solistów został uzupełniony o utalentowanych wokalistów, młodziutkiego Michaja Burana, 15-letniego chłopca cygańskiego, który świetnie potrafił śpiewać Presleya i był doskonałym interpretatorem utworów rock'n'rollowych, a także innego chłopaka z Gdyni, Andrzeja Szmilchowskiego, któremu wkrótce Franciszek Walicki albo jego żona nadali pseudonim Andrzej Jordan. Szmilchowski był po prostu za długim nazwiskiem, które nie mieściło się na plakacie. Urodził się Marek w Warszawie, ale rodzice przenieśli się w czasie wojny właśnie do Tarnowa. Do tego liceum i tej samej klasy, czyli drugiego liceum w Gdyni, uczęszczał również Jurek Kosela. I któregoś dnia wicedyrektor szkoły poprosił Jurka Kosele o przygotowanie na Szkolną Akademię Zespołu Muzycznego. Część sprzętu muzycznego wypożyczono z Marynarki Wojennej, ponieważ szkoła takiego nie posiadała. Tak powstał jeden z pierwszych zespołów big beatowych w Polsce, pod dosyć dziwną, ale uzasadnioną nazwą Izio Kłapołuch, od imienia wicedyrektora liceum pana Izydora Kalickiego. Aha! Skład zespołu tworzyli koledzy Jurka z Koseli, z wyższej klasy, Wojciech Szczepaniak, fortepian, Kazimierz Borkowski, gitara akustyczna, Jerzy Kosela, gitara akustyczna, Włodzimierz Foltyński, akordeon, Jan Fejsierowicz, właśnie mój szwagier, grał na perkusji. I do tego właśnie zespołu dołączali sporadycznie koledzy z klasy Jurka Koseli, Wojtek Zieliński jako wokalista oraz Henryk Zomerski na kontrabasie. To były początki występów późniejszego Marka Tarnowskiego. Nadajemy do Was oczywiście ze Śląska, z samych Gliwic, które są obok Katowic i Zabrza. Przykro nam, że pierwsze tournée zespołu, na które wyruszył pod koniec wakacji w 1959 roku, zakończyło się właśnie tutaj. Po koncercie w Katowicach Franciszek Walicki został wezwany na dywanik do Komitetu Wojewódzkiego, gdzie nikomu jeszcze nieznany Edward Gierek powiedział, że na takie koncerty, jak koncerty zespołu Rhythm & Blues, nie ma miejsca na Śląsku, a najchętniej to już w całym kraju. Nie widziałby takich koncertów. Czy Edward Gierek i inni decydenci mogli mieć jakieś powody do zmartwień? Muzyka rock'n'rollowa, która była rewolucją, była czymś nowym dla polskiej publiczności, powodowała wspaniałe, pełne entuzjazmu reakcje. Jan Kirschnik w wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego wspomina: wydaje się jednak, że to niezachowanie muzyków było największym zmartwieniem menadżera. Utrapieniem była publika, która na koncerty waliła drzwiami i oknami. A potem każdy koncert kończył się rozrubą i demolką. Coś jak teraz po meczach, ocenia Jan Kirschnik. Po prostu się wyżywali. Obrywało się i samym muzykom. Dosłownie, saksofonista wspomina, jak po jednym z koncertów zostali w strzępkach koszul. Rękawy jacyś fani urwali sobie na pamiątkę.
Rzeczą najważniejszą jest to, że jakimś cudem zespół Rhythm & Blues, co naprawdę jest niemałym cudem, dokonał nagrań. Sesja ta owiana jest legendą, troszeczkę tajemnicą. Nagrania te zostały zarejestrowane najprawdopodobniej pod koniec września 1959 roku. Śpiewa Wyrobek Bogusław, śpiewa Marek Tarnowski, śpiewa też młodziutki 15-letni Michał Burano. Zresztą Marek Tarnowski też nie był wiele starszy od niego, miał wówczas 17 lat. Niestety nie śpiewa Andrzej Jordan. Przyznam się szczerze, że długo zastanawiałem się, zanim zdobyłem płytę, jak te nagrania brzmią. Taśma z tymi nagraniami przez 30 lat przeleżała w prywatnych rękach. Została potem wydana w zasadzie piracko na początku lat 90. na jakichś mało znanych składankach polskich nagrań. Jak grał zespół Rhythm & Blues? Trzeba przyznać, że grali muzykę, o której nie mieli zbyt dużego pojęcia. Dysponowali raptem może kilkunastoma płytami. Trudno było powiedzieć, żeby byli wówczas na czasie z muzycznymi trendami. Nadrywali wszystko wielkim entuzjazmem, niesamowitym jakimś cudem, autentyzmem. Przyznam się szczerze, że słuchając tych nagrań czuję się jakbym wszedł do jakiejś pradawnej jaskini, odkrywając te absolutne korzenie polskiego rocka, polskiego rock'n'rolla. O wiele bardziej lubię te nagrania, może jest to dziwne, ale od tych oryginalnych pierwowzorów. Po prostu siła przebicia zespołu polskiego była tak silna, grali z takim entuzjazmem, że po prostu jest to zaraźliwe. A zresztą posłuchajcie sami. Rock a Beating Boogie Haleja. Grany szybciej niż pierwowzór. Bardzo intensywnie. Sami widzicie, że jest bardzo rock'n'rollowo. Zespół grał z wielką pasją i entuzjazmem. Najczęściej partie solowe wyglądały właśnie tak. Albo instrumenty grają unisono, ewentualnie partia solowa imitująca partię wokalną. Dużo entuzjazmu. Posłuchałem wersję Haleja i bardzo lubię solówkę z tego utworu, solówkę gitary, której tutaj nie ma. Ale na polskiej wersji jest mnóstwo entuzjazmu i mnóstwo wielkiej rock'n'rollowej radości. Drugim utworem z tej sesji był pierwszy utwór, na którym usłyszycie bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Marka Tarnowskiego. Jest to utwór z repertuaru jego ulubieńca Tomiego Steela, angielskiego króla rock'n'rolla, utwór Słone Paluszki, czyli Butterfingers. Trudno uwierzyć, że śpiewa 17-latek. Uwagę, że Marek śpiewa po angielsku, a nie znał ani jednego słowa po angielsku. To jest właśnie ten słuch absolutny, o którym mówił pan Wiesław, który dziedziczył Marek po swojej mamie. Widać od razu, jak wielkim autentyzmem cechował się śpiew Marka. Był doskonałym, miał doskonałe wyczucie stylistyczne. Potrafił bez problemu śpiewać, interpretować wszystkie te utwory.
posłuchałem oryginalnej wersji Tommy'ego Steela, wydawała mi się strasznie, przepraszam za słowo, strasznie płaska, zupełnie pozbawiona duszy. A tutaj nie sposób opowiedzieć o tym, jakie mam uczucia w sercu, jak słucham tego wspaniałego utworu, wspaniałej historii polskiego rocka. Nie wiem dlaczego, ale Franciszek Banicki zawsze bardziej cenił Bogusława Wyrobka. Myślę, że wynikało to bardziej z tego, że właśnie Wyrobek był tym pierwszym wokalistą Franka, to między innymi z Wyrobkiem tworzył swój pierwszy zespół rock'n'rollowy. Wyjdę w deszcz, kiedy srebrne krople lśnią brylantami. Wiatr szumi gdzieś nad domami. To jest zdecydowanie najlepszy utwór Bogusława. Zwykły deszczowy dzień. Świetna melodyka w głosie. Wyjdę w deszcz, mgła otuli mnie jak sen, jak wspomnienie. W każdym utworze znów ujrzę cię w mych marzeniach. Czuć klasy wykonawcą. Muzycy poruszają się w zasadzie tak po masku w tym stylu, ale dzięki swoim wrodzonym talentom, zdolnościom muzycznym potrafili się obronić. Słuchamy nagrań, które mają ponad 60 lat. Szukam cię od lat i wiem, że wrócisz do mnie w zwykły i deszczowy dzień. Marek Tarnowski ze swoją bezbłędną interpretacją, wyczuciem stylistycznym wydaje się w muzyce jak jakiś, wygląda na mnie na króla Midasa, który cokolwiek by zaśpiewał, zamieniało się w złoto. Innym utworem, są tylko dwa utwory śpiewane przez Marka, Butterfingers już słyszeliśmy, innym utworem jest utwór Elevator Rock z repertuaru Tommy'ego Steela, który Marek śpiewa bardzo żywiołowo i z autentyczną rock'n'rollową pasją. Posłuchajcie go sami. Po rozpadzie Rhythm & Blues Bogusław Wyrobek odszedł do zespołu, który gwarantował mu stałą pracę, czyli do zespołu jazzowego Zygmunta Wicharego. Marek Tarnowski przeszedł do nowo powstałego, w zasadzie dwa miesiące po rozpadzie zespołu Rhythm & Blues, zespołu Czerwono-Czarni. Kości już zostały rzucone, to była taka siła muzyczna, ten rock and roll, której się już nie dało zatrzymać. Redaktor Walicki nie zawiódł tym razem i już szybko zorganizował zespół Czerwono-Czarni. Solistami w tym zespole był Janusz Godlewski, Andrzej Jordan, nieco później Michał Burano i właśnie utalentowany Marek Tarnowski. Koledzy po fachu Marka, inni muzycy, którzy mieli możliwość oglądania koncertów, byli świadkami koncertów czerwono-czarnych pod koniec roku 60, na początku roku 61, chwalą wszyscy talent Marka. Tomasz Jaśkiewicz w swojej książce wspomina, że to był jego jeden z najbardziej cenionych wokalistów. Paweł Brodowski, który w 61 roku jako młody chłopak wybrał się do kina Palladium w Warszawie na koncert Czerwono-Czarnych, no dostał bzika na punkcie rock'n'rolla. No było coś niesamowitego, że polski zespół trafi tak grać. Wspomina, że koncert został zakończony z Kaledonią, którą odśpiewali wszyscy trzej soliści.
Godlewski i Burano stali po bokach, a centralną postacią, najważniejszą, był Marek Tarnowski. Co ciekawe, wszyscy wspominają jego ciekawą postawę na scenie. Stał na lekko rozstawionych nogach, skulony, przyczajony za mikrofonem, lekko przygarbiony. No, robiło to wielkie wrażenie. Marka wspomina w liście do mnie perkusista czerwonoczarnych pan Jan Knap. Marka pamiętam jako miłego, kulturalnego kolegę i przy tym bardzo utalentowanego wokalistę. Śpiewał równie dobrze jazz, jak i rock and roll. Kiedy śpiewał rock and roll, wyczuwało się jazzowe frazowanie i swingowanie. Tym właśnie się różni od pozostałych solistów. Zespół Czerwonoczarni założył Franciszek Walicki, redaktor Głosu Wybrzeża, i w pierwszym składzie grał w gdańskim klubie studenckim Żak. W czasie wakacji w 60 roku zagrał z nimi saksofonistka z Krakowa Przemysław Gwoździowski. Solistami zespołu byli Marek Tarnowski, Janusz Godlewski i Andrzej Jordan. Ambicją założyciela zespołu było jednak to, aby zespół mógł koncertować po całej Polsce. A takich warunków nie mogli spełnić muzycy Wybrzeża, ponieważ nie chcieli rezygnować ze studiów. Stworzenia takiej grupy podjął się właśnie Przemysław Gwoździowski, który dobrze znał środowisko muzyków Krakowa i zaproponował następujących muzyków. Oto zaproponowany przez niego skład. Przemysław Gwoździowski, saksofon i kierownik muzyczny, Tomasz Śpiewak, pianino, Wiesław Bernolak, gitara, Gustaw Gabor, bas, Jan Knap, perkusja. Próby trwały około tygodnia, po czym zagraliśmy kilka koncertów w województwie krakowskim i już na pełnym gazie w samym Krakowie. Franciszek Walicki osiągnął swój cel. Pojechaliśmy w prawdziwą trasę koncertową. Po odejściu zespołu Andrzeja Szmilchowskiego na jego miejsce został przyjęty Michał Burano. Na koniec dodam, że aby grać i śpiewać jazz lub rock and roll, wcale nie są niezbędne studia muzyczne. To kwestia talentu. Studia pomagają jedynie opanowanie tak zwanego warsztatu, co ułatwia czytanie nut i dobre opanowanie techniki gry na instrumencie. Marek był bardzo ambitnym artystą. Już w 60 roku wystąpił na festiwalu Jazz Jamboree z big bandem Dudusia Matuszkiewicza. Przez kolejne 4 lata wybierany był przez magazyn Jazz jako najlepszy polski wokalista jazzowy. Trzeba przyznać, że był niezwykle wszechstronny. Jego największym skarbem, pamiątką po działalności dosyć krótkiej z zespołem Czerwono-Czarni jest mała płyta, epka, na której śpiewa dwa utwory. Elevator Rock, który słuchaliśmy jakiś czas temu, jak wykonywał zespołem Rhythm and Blues, oraz pięknie zaśpiewany przez niego standard When the Saints Go Rock and Roll. Marek był przede wszystkim wokalistą jazzowym. Tu widać jego piękny jazzowy talent, frazowanie i swingowanie. A tak tą sesję wspomina perkusista zespołu pan Jan Knap. Nagranie odbyło się w warszawskiej Filharmonii w bardzo niedogodnych warunkach, ponieważ brak było wtedy odpowiedniego sprzętu i trzeba było nagrywać wraz z solistami, czyli 100% live. Wymagało to sporej i jednoczesnej koncentracji od wszystkich wykonawców. Efekt i poziom tych nagrań jest naprawdę dobry, nie musimy się ich wstydzić nawet dzisiaj. Płyta, jeśli dobrze pamiętam, została nagrana na początku 1961 roku. Charakterystyczną cechą Marka było to, że drzemał w nim taki niespokojny duch. Marek nie lubił tłumu, dlatego duża liczba solistów czerwono-czarnych prędzej czy później musiała zacząć mu przeszkadzać. Szybko czmychnął do zespołu New Orleans Stompers. Ze Stompersami spotkał się jeszcze za czasów Rhythm and Blues. W lecie 1959 roku odbył się muzyczny mecz między Rhythm and Blues a Stompersami. Pewnie dlatego się, to pewnie tam właśnie tam się poznali. W Stompersach liczył na
trasy koncertowe, na liczne występy, na nagranie płyty długogrającej, ale tam też nie zagrzał długo miejsca. W 1964 roku dokonał kolejnych nagrań. Są to nagrania piękne i zaskakujące. Dwa wyjątkowe nagrania z młodziutką Urszulą Dudziak. Szkoda, że powiedziałem, bo może chciałbym, żebyście próbowali zgadnąć, chociaż to jest raczej trudne, trudne, jeśli chodzi o zgadywanie, że śpiewa akurat Urszula Dudziak. Marek zaśpiewał piękny duet Szukaj mnie, wołaj mnie. Towarzyszy im zespół Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Posłuchajcie sami. Szukaj mnie, wołaj mnie, Boże mnie odnajdziesz w swoim śnie. O kto wie, może znów cię spotkam w swoim śnie. O je, je, Boże mnie odnajdziesz w swoim śnie. W jakiś zmierzch przyjdę i bez pukania znów otworzę drzwi. Choć to już tyle dni, tak jak na mnie stanę od tej drzwi. Następna płyta, której fragmentem przywitaliśmy się z Wami w tym odcinku, jest o tyle niezwykła, że wywiązała się tam prawdziwa supergrupa. Nagranie jest także z 1964 roku. Tym razem są wszystkie cztery utwory śpiewane przez Marka. Dwa z nich zostały nawet przez Marka skomponowane. A towarzyszą Markowi nie kto inny jak Piotr Puławski na gitarze, Zbigniew Namysłowski, Czesław Bartkowski, Włodzimierz Gulgowski i Michał Urbaniak. To doborowe towarzystwo jazzowe, które zgodziło się towarzyszyć Markowi. Fakt, że tak właśnie to wyglądało, pokazuje tylko, jakim wielkim szacunkiem cieszył się Marek i jaką miał pozycję na scenie tamtych lat. Lubię deszcz, gdy od rana jest pogodny dzień. Lubię mgłę, kiedy słońce nie zakrywa cień. Ale kiedy mgła, wtedy tęsknię za. No zgadnijcie, za czym tęsknię, za czym tęsknię ja. Puszczając wam te wszystkie utwory Marka, dziwię się sam, że tak niewiele po sobie zostawił. Śpiewał przecież najlepiej. Taką wspaniałą pamiątką, taka wspaniała pamiątka przyszła zupełnie w nieoczekiwany sposób i z nieoczekiwanej strony. Okazuje się, że puzanista Stompersów, pan Dymitr Markiewicz, bardzo przyjaźnił się z Markiem, gdy zakładał zespół Ragtime Jazz Band w połowie lat 60. grający jazz tradycyjny, wydawany zresztą przez Polish Jazz, w serii Polish Jazz, przepraszam, na płycie winylowej. Poprosił Marka o nagranie utworu, który Marek bardzo lubił. Pan Dymitr Markiewicz tak wspomina to wszystko. Mile wspominam Marka. Mieliśmy dużo koncertów ze Stompersami i Marek był jednym z solistów. Mieliśmy wiele wspólnego. On kochał Franka Sinatrę, a ja stary jazz. Posłuchał Pretty Little Baby i od razu się zapalił. Tego utworu w tym czasie nikt nie znał w Polsce i do dziś jest niewiele jego nagrań. Ja mam 10 nagrań interpretacji. Ciekawe jest nagranie z Josephine Baker. Akompaniowałem jej w Szwecji z orkiestrą Leszka Dudziaka. Miała 69 lat, a wszyscy się w niej kochali. Była nieprzeciętnie ciepła jako człowiek i wspaniały muzyk. Z Markiem po każdym koncercie po powrocie do hotelu jedliśmy wspaniałe kanapki przyrządzone przez żonę Marka i tak siedzieliśmy i słuchaliśmy z płyt LP przenośnego adapteru. Czasami sąsiedzi walili w ścianę, ale dało się jakoś żyć. Marek był zawsze w dobrym humorze, więc było wesoło. Little baby, I love you. Sweet and a flower, mine like a rose. You are a little angel from your heart. Oh, you sweet and honey, look back from the beast. And father knows you, you sing so good. What's your crime? Let me deny. Little baby, I'm in love with you. Skromną dyskografię Marka uzupełnia nieco dziwna płytka nagrana w 1966 roku. Płyta
gdzie śpiewa razem z Alibabkami, stowarzyszeniem Tajfunów. Drugą stronę tej płyty wypełniają dwa utwory, Halo, Mr. Armstrong i Nieśmiały Pan. Rola Marka ogranicza się tylko do wydawania jakichś ciekawych, nietypowych dźwięków. W pierwszym utworze naśladuje Louisa Armstronga, śpiewając w zasadzie z katem, a w drugim utworze, który zaraz usłyszycie, jąka się, ale pod melodię. Dyskografię Marka uzupełniają niewydane nigdy utwory pochodzące z jedynej sesji zespołu Rhythm & Blues z 1959 roku, a także trzy nagrania bluesowe nagrane w 1968 roku wraz z triem jazzowym Stanisława Cieślaka. Nagrań tych niestety nie udało się zdobyć, prawdopodobnie te nagrania niestety zaginęły. W zasadzie ciężko powiedzieć, co się stało z Markiem później. Marek po prostu zniknął. Co jakiś czas gdzieś się tam publiczności objawiał, widywano go z grupą Sami Swoi, z zespołem jazzowym Rama 111. Pod koniec lat 70. pojawił się w zespole Włodzimierza Nachornego. Jak pisze Dariusz Michalski w swojej encyklopedii, był jak filmowy znikający punkt. Na początku 70. na koncercie pożegnalnym Krzysztofa Kręczona dopisano Marka do afisza. Pojawił się na pierwszym koncercie, na drugim tak się pojawił, ale wykonał już mniejszą liczbę utworów, a na kolejne koncerty w ogóle nie przyszedł. Taki był Marek, człowiek, który przy całym swoim wielkim talencie, przy całej swojej sławie, która przyszła być może za wcześnie, może nie potrafił sobie do końca z tym wszystkim radzić. W późniejszym okresie życia Marek Tarnowski był cieniem Marka, którego znamy z płyt, którego znamy z występów z lat 60. Wpadł do towarzystwo, wybrał złą drogę, do tego doszły jeszcze problemy z alkoholem. Marek zdawał się nie do końca wierzyć w siebie. Jak wspomina Marek Karewicz, podczas koncertu Old Rock Meeting w Operze Leśnej, kiedy się spotkali, nie pozwolono mu śpiewać, czym zapewne wyrządzono mu wielką krzywdę. Marek po latach próbował jeszcze wrócić do śpiewania. O tym, jak dramatyczne były to próby, opowie wam pan Wiesław Wilczkowiak. Rozmawiałem długo z Markiem. Przekonywałem go do zmiany trybu życia, powrotu na scenę. Chciałem mu pomóc. Namówiłem Jurka Szczypczyka, że przyjadę z Markiem do jego studia, do studia Czerwony Gitar i spróbujemy jeszcze raz. Marek zgodził się, jednak w dniu planowanego spotkania zadzwonił do mnie i powiedział: Wiesiek, dziękuję ci za to, co dla mnie robisz, ale nie dam rady. Mhm. Kilka miesięcy później otrzymałem wiadomość od Franciszka Walickiego, że Marek nie żyje. Ha, czyli Marek, to było tak niedawno, 2007-2008 rok, tak? Tak. Mhm. Marek w szpitalu na zawał serca. Franek otrzymał tę wiadomość mailem od siostry Marka, pani Handy, no kiedy był już po pogrzebie. Natomiast ja często chodzę na grób Marka w Kosakowie i zapalam świeczkę i tak zastanawiam się, gdzie są jego dawni przyjaciele. Marek zmarł nagle 15 stycznia 2008 roku w gdyńskim szpitalu. Miał atak serca. Jest w zasadzie zapomnianym dziś wokalistą. Zupełnie niesłusznie. Jego grób w Gdyni jest rzadko odwiedzany i zazwyczaj pali się tam mało świeczek. To smutne epitafium po wielkim muzyku, wielkim artyście. Powoli już będziemy się z wami żegnać. Chciałem w tym momencie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się w powstanie tego odcinka. Dziękuję za wspomnienia o Marku, dziękuję za zdjęcia i dziękuję za miłe słowa. Pożegnamy się z wami utworem
z tej wspaniałej czwórki nagranej w 64 roku, między innymi ze Zbigniewem Namysłowskim i Piotrem Puławskim, utworem drugim ze strony A, Tramwaj 24, bezmiennie zaśpiewany przez Marka Tarnowskiego. Do zobaczenia. Niezmiernie chudy ktoś, 24, przebijał się na wskroś, 24, przez tramwajowy tłok, 24, gdy alejami szło, 24, alejami, alejami. Widzieli wszyscy to, 24, jak pchał się do mnie on, 24, czy pan to Don Quixote, 24, wiatraczna jest nam prost, 24, z wiatrakami, z wiatrakami.